Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zaprezentować wymianę jednostki serwisowej w automatycznym drenie kondensatu Bekomat bez konieczności odłączania automatycznego drenu od zasilania na przykładzie automatycznego drenu Bekomat 32U. Automatyczny dren kondensatu jest produkowany przez firmę Beko Technologies. Odpinamy element sterujący, gdzie tutaj mamy podłączenie elektryczne. Nie musimy tego odkręcać, odłączać. Możemy to sobie odłożyć na bok. Przy pomocy wkrętaka luzujemy obudowę. Zakładamy, że dren ciągle wisi na instalacji, jest przykręcony do instalacji. Ściągamy zewnętrzną obudowę. Staramy się tego nie połamać. Dużo łatwiej możemy to zrobić, kiedy dren faktycznie jest przymocowany do ściany. Wtedy mamy dwie ręce wolne i możemy łatwiej tą obudowę zdjąć. Ale żeby pokazać Państwu, jak to technicznie wykonać, no, mamy takie warunki. Po odkręceniu dwóch śrub mocujących odciągamy jednostkę serwisową i wysuwamy ją w tym układzie w górę. W ten sposób. To nam zostaje przymocowane do instalacji. To jest jednostka serwisowa. Bierzemy nową. W zestawie również jest dołączony o-ring uszczelniający, który znajduje się w tym miejscu. Wymieniamy i montujemy w odwrotnej kolejności. Tu mamy zabezpieczenie, które należy wcześniej zdjąć. I analogicznie w odwrotny sposób nasuwamy praktycznie gotowe. Jednostka serwisowa została wymieniona. Zakładamy obudowę. Odłożę, żeby było łatwiej. I znów uważając, żeby się nie połamało, montujemy ją z powrotem. Zaciskamy obudowę. Śruby montażowe wracają na swoje miejsce. Dokręcamy, by uszczelnić. Montujemy jednostkę sterowania. Podłączamy zasilanie. Gotowe. Przedstawione produkty znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym pod adresem www.sklep-pneumatyczny.pl.